Niebawem rozpocznie się głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego powiatu tarnogórskiego. Do tej pory wydano z niego 2 250 000 zł na inwestycje wskazane przez mieszkańców. Czy warto się angażować? Popatrzmy, jakie problemy udało się rozwiązać dzięki budżetowi obywatelskiemu. Pierwszą edycję Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zorganizowało w 2015 roku. Wygrał projekt dotyczący chodnika, o którego budowę mieszkańcy zabiegali od kilkunastu lat. Jak napisał ówczesny sołtys Zędka Kazimierz Głogowski, brak chodnika w centrum wsi stanowił zagrożenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się nieutwardzonym poboczem. Dzięki mobilizacji mieszkańców podczas głosowania wybudowano chodnik wzdłuż ulicy Głównej na odcinku od kościoła do szkoły. 4 lata później, także z budżetu obywatelskiego powiatu tarnogórskiego, powstał chodnik wzdłuż reszty głównej ulicy Zędka. To bardzo poprawiło bezpieczeństwo pieszych. W 2018 roku dzięki budżetowi obywatelskiemu powiatu tarnogórskiego mieszkańcy Nakła Śląskiego można powiedzieć, że odzyskali pałacowy park, który po zmroku tonął w ciemnościach. Budowa nowego oświetlenia poprawiła bezpieczeństwo i umożliwiła korzystanie z parku także późnym wieczorem. Latarnie wykonano tak, by dopasować je do zabytkowego charakteru otoczenia. Niepowtarzalna atmosfera, którą tworzą pałac i park, doceniana jest przez coraz większe grono osób. Obecnie prowadzony jest remont ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego parku w Nakle Śląskim. Finansowany jest z tego samego źródła, co budowa oświetlenia. Z budżetu obywatelskiego powiatu tarnogórskiego sfinansowano także pierwszą część projektu ABC – aktywności, zdrowia i relaksu. Chodzi o poprawę dostępu do budynków szpitalnych zlokalizowanych przy ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach oraz rewitalizację otaczającego je parku. W budynkach znajduje się kilka poradni specjalistycznych. Do tej pory wymieniono nawierzchnię drogi dojazdowej, która była w bardzo złym stanie. Kolejne edycje powiatowego budżetu przyniosły poprawę bezpieczeństwa w Zbrosławicach i Radzionkowie. W pierwszej miejscowości wyremontowano chodnik, z którego korzystają mieszkańcy w drodze do sklepów, kościoła i szkoły. W Radzionkowie przy ulicy Długiej przebudowano będący w złym stanie trotuar. W 2020 roku z budżetu obywatelskiego powiatu tarnogórskiego wyremontowano odcinek drogi powiatowej z Tworoga w kierunku Kotów. Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego powiatu tarnogórskiego jest prowadzona pod hasłem Ty decydujesz, my inwestujemy. Zgłoszono do niej 11 projektów. Wraz z opisami znajdują się na stronie internetowej powiat.tarnogorski.pl w zakładce Budżet partycypacyjny. Głosowanie rozpocznie się 13 czerwca i potrwa do 24 czerwca.